Siemaneczko, witam Was wszystkich. W dzisiejszym odcinku mam dla Was dość ważny komunikat. Może być on dla Was zaskoczeniem, chociaż nie ukrywam, że nie dla wszystkich, ze względu, że trąbiłem o tym dość już długo. Jak wiecie, na tym kanale głównie zajmowaliśmy się pitbajkami, tematyką związaną z pitbajkami, jak i ogólnie wokół pitbajków, różne naprawy, modyfikacje. Chociaż nie ukrywam, że też na kanale były przeplatane takie trochę tematy niezwiązane z kanałem. Oczywiście muszę się wspomóc ściągawką, żeby nie zapomnieć wszystkiego Wam na tym odcinku powiedzieć. Jak zauważyliście, od pewnego czasu były dość spore przerwy. Nawet w ostatnim okresie była nawet taka w granicach półroczna. Musiałbym dokładnie sprawdzić, ile. Były przerwy, straszna nieregularność na kanale. Zastanawiałem się, w którym kierunku mój kanał ogólnie tutaj zmierza. Co bym chciał robić. Czuję, że utknąłem w rutynie. Te montowanie tych odcinków już nie sprawia mi takiej przyjemności jak na początku, gdzie miałem naprawdę mało widownię i głównie moją widownią no to byli znajomi i tutaj z okolicy wszyscy. Jestem osobą, która ma szeroki wachlarz zainteresowań. Nie interesuję się tylko pitbajkami. Ogólnie moje zainteresowania praktycznie wychodzą na wszystkie dziedziny i nie ukrywam, że no ta tematyka mnie troszeczkę ogranicza i dość sporo mnie ogranicza. Przez to, że mój kanał jest głównie skierowany do pitbajków, nowe tematy, no niestety algorytm YouTube za bardzo nie lubi. Nie lubi, jak kanał miesza tematyką i nie jest skierowany do jednej grupy odbiorców. Głównie skupiałem się na pitbajkach, ale no jak widzicie, no jest tam troszeczkę taki miszmasz z tymi wszystkimi filmami. Chciałbym to zmienić. Chciałbym zmienić kontent kanału, głównie skupić się na budowie maszyn, budowie różnych rzeczy, budowy pojazdów, modyfikacjach, tuningach. Zrezygnować ogólnie z typowo pitbajków i zrezygnować z napraw. Chociaż one będą się przewijać na niektórych odcinkach, ale nie będą główną tematyką u mnie teraz na kanale. Chociaż usunę z niego troszeczkę takie tematy związane głównie z pitbajkiem, żeby rozszerzyć ogólnie grono tutaj odbiorców i żeby się nie ograniczać tylko i wyłącznie do jednego typu motorów. Chciałbym ogólnie eksperymentować na większej gamie, nie zamknąć się w pewnej niszy, żeby po prostu algorytm nie polubił. Bo na razie jestem znienawidzony przez algorytm YouTube'a. To wszystko pozwoli mi z takiego ograniczenia tematów naprawdę rozpiąć skrzydła i wprowadzić Wam tu naprawdę super kozackie projekty i modyfikacje. To, że rezygnuję z pitbajków, nie znaczy, że pitbajki w ogóle się nie będą pojawiać u mnie na kanale. Wręcz przeciwnie, będą bardzo dość często na różnych projektach, modyfikacjach. Będzie tego naprawdę multum, ale kanał nie będzie zawężony właśnie tylko i wyłącznie do tylko tych motorów. Mam nadzieję, że to rozumiecie. Troszeczkę może być to pogmatwane. Te wszystkie zmiany nie oznaczają, że zniknę. Oznacza to tylko i wyłącznie to, że moje filmy będą teraz skierowane do szerszej publiczności, szerszego grona odbiorców. Chciałbym, by ten kanał był miejscem, w którym możemy odkrywać różne nowe tematy, niczym nieograniczone. Ta zmiana oczywiście nie jest robiona z dnia na dzień. Myślałem nad tym bardzo od długiego okresu czasu. Myślałem nad tym od już, można powiedzieć, dawna. Myślałem, w którym kierunku pójść. Czy zostać dalej przy pitbajkach, czy może jednak pójść typowo w te modyfikacje. Jak możecie zobaczyć na kanale, na przykład projekt Strajką, był to taki pierwszy, można powiedzieć, krok w tym kierunku, które widzę, że się Wam nawet spodobał, dobrze się go przyjęli. Kolejnym takim krokiem był ten turbo projekt na kanale, co też możecie zaobserwować, że było to dobre posunięcie po obejrzeniach, po zasięgach, chociaż no nie ukrywamy, zakończył on się troszeczkę z małym niepowodzeniem, małym pożarem. To nie zmienia faktu, że trzeba będzie tego pitbajka wreszcie odbudować. Zmiana kontentu nie uniemożliwi nam nagranie takiego odcinka. Będzie on wręcz idealnie pasował w nowy content. Myślę, że Wam się mój pomysł spodoba. Myślę, że będziecie zadowoleni. Dobra, to będzie na tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że się Wam podobało. Koniecznie łapeczka w górę. Nie podobało się, łapeczka w dół. W projekcie Turbo już nam niedużo zostało. Już prawie wszystko mam. Prawie jest skończony.
niedługo na kanał wleci. A ja się z Wami żegnam i widzimy się w kolejnych odcinkach, więc do następnego, na razie, trzymajcie się, hej!